Co roku na Placu Kościelnym spotykali się weterani i ci, którzy czcili pamięć o żołnierzach zapomnianych przez lata komunizmu. Co roku przy pomniku niepodległości wspólnie spotykała się garstka osób, oddając cześć pamięci żołnierzom wyklętym. Wałbrzych, 1946 rok. Grupa Małeckiego AK, 9 osób. 1946-48 grupa Oczarskiego, 50 członków, także Wałbrzych. Organ walki z komunizmem Józefa Domagały, również Wałbrzych. 50 członków w okresie 52-54. Polskie Stronnictwo Narodowe, Wałbrzych, 20 osób w 1946 roku. 15 i 30 osobowe organizacje o nieustalonej proweniencji i oczywiście nieco mniejszej ilości członków. Młodzieżowe organizacje niepodległościowe na Dolnym Śląsku. Na całym Dolnym Śląsku IPN stwierdził istnienie w owym czasie 146 organizacji młodzieżowych. W tym czasie w Wałbrzychu było 9. Między innymi Polska Armia Krajowa licząca 20 członków, Narodowe Siły Zbrojne 12 członków i pomniejsze w liczbie członków 4, 5, 6. I to właściwie koniec tych danych. O tych Wałbrzyszanach warto by pamiętać, a może by się udało ich znaleźć. Może by się udało spotkać rodziny, może udałoby się spotkać, znaleźć kontakt. Ja mogę w tym okresie powiedzieć tylko tyle, że byłem na Pomorzu Zachodnim i również trafiłem do przybytków uboskich w roku 1952. Dziękuję za uwagę. To święto dedykowane jest żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Właśnie 1 marca składamy im hołd. Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Wałbrzychu z roku na rok przyjmują coraz bardziej uroczystą postać. W tym roku do udziału w organizacji tych obchodów włączyło się kilkanaście różnych organizacji, m.in. Związek Zawodowy Solidarność, Instytut Jana Pawła II, Stowarzyszenie Ludzie Jana Pawła II, Klub Gazety Polskiej w Wałbrzychu, Partia Prawo i Sprawiedliwość, także radni miejscy, radni z poza Wałbrzycha oraz organizacje kombatanckie, na przykład Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Można powiedzieć, że w takim razie z roku na rok uroczystości są te coraz bardziej liczne i mamy nadzieję coraz bardziej, coraz lepiej dostrzegane przez mieszkańców. Do tej pory hołd składały nieliczne organizacje czy partie polityczne, a władze miasta nie brały udziału w uroczystościach. W tym roku jednak było już inaczej. Pod pomnikiem z kwiatami pojawił się również Roman Szołemej. To dzisiejsze święto, tak jak powiedział mój przedmówca, jest takim świętem, które powoli, ale jednak systematycznie znajduje swoje trwałe miejsce w ważnej historii naszego państwa i narodu. Chciałbym bardzo, aby te osoby, te grupy, to środowiska, organizacje nie tylko nie zostały zapomniane, ale tak jak pan tu wspomniał, były przypominane, odnalezione i upamiętnione. Być może tutaj na tym obelisku. Chciałbym życzyć naszemu miastu, sobie, aby za rok tutaj było nas znacznie więcej, bo to święto, ten ważny moment buduje, powinien budować, nie powinien dzielić ten moment i myślę, że tak z każdym rokiem się dzieje. Chyląc czoła przed tymi, którzy poświęcili życie, zdrowie, wspominamy ich, cześć ich pamięci. Spotkajmy się za rok, oby było nas więcej i oby to święto było jeszcze bardziej uroczyste, tak jak staje się powoli w całym kraju. Nie zabrakło kombatantów oraz zwykłych Wałbrzyszan, dla których to święto jest ważne. Wspominano bohaterów i ich czyny. Oddano pamięć oraz szacunek. Należymy do tej grupy tych wyklętych ludzi, co nas komunizm po prostu niszczył. Niszczył, bo ja byłem niszczony. Ja już od stanu wojennego nie pracuję jako pracownik, bo mnie po prostu usunięto. Byłem internowany,
przestało to być. No i żyje tak, jak żyje, bo muszę żyć. Obchody rozpoczął apel poległych, po czym uroczyście złożono kwiaty i wiązanki pod pomnikiem niepodległości. Apel poległych i zamordowanych żołnierzy wyklętych. Wzywamy żołnierzy wyklętych, cywilnych i wojskowych przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, Jana Stanisława Jankowskiego, generała Leopolda Okulickiego, Kazimierza Pużaka, generała Augusta Emila Fildorfa. Stańcie do apelu. Dobrzycha, pan Roman Szerwy. Następnie Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Akcja. Katolicka Diecezji Świdnickiej. Następnie odbyła się msza w kościele pod wezwaniem świętych aniołów stróżów w intencji żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Po mszy w marszu pod pomnik niepodległości udział wzięli kibice Górnika Wałbrzych, Polonii Świdnica, przedstawiciele MW oraz ONR, którzy również oddali hołd bohaterom i złożyli kwiaty. Thank you.